Jaka to ci się pogoda na wieczór? O. Idealnie. By nie padało. Zachód słońca 20:21. Dobra, zdążymy. Jest fajna pogoda, czyli nie za ciepło, nie za zimno, akurat na freeride. Mamy niedzielę, wieczór, zaraz zachód słońca. A co my dzisiaj zrobimy? A dzisiaj będziemy mierzyć głośność. Zobaczymy, jak nasze motorki są głośne z dB-killerami i bez dB-killerów. Porównamy ich głośność, mierząc decybele na komórkach. Wiem, że to nie jest miarodajne, ale jest jakiś punkt odniesienia dzięki temu. Jesteśmy na fajnej polance, a w oddali tam sprzyży żurawie, nie? Fajnie, że nie jest gorąco, można jeździć. Ale myślę, że tak naprawdę sezon na freeridy zacznie się wrzesień, październik. No tylko pewnie wtedy pojawią się deszcze, ale to będzie jeszcze fajniejsza zabawa. Zobaczymy. No i dobrze. Niech sobie idzie sąsiad. Tego typu ścieżki są naprawdę rewelacyjne na zabawę na pitbajkach. Zarazem jest twardo, ale też jest miękko, są rowy, doły, a zawieszenie w MRF-ach bardzo fajnie wybiera tego typu dziury. Naprawdę jest frajda z jazdy. Żeby jeździć śmiało i nikomu nie przeszkadzać, fajnie mieć dB-killer. Zaraz wam pokażemy, o co chodzi. Kuba zaraz fajnym softem zmierzy decybele. Oryginalnie MRF-X 120 w tej podstawowej wersji. Ma taki fajny kumik, ma fajny wydech. No, powiem szczerze, że on naprawdę fajnie gada. Zobaczycie zresztą później bez dB-killerka. Ta część to jest dB-killer. Nawierciłem lekko ten tłumik, przykręciłem śrubką i to wystarcza, on się trzyma, tak? Zaraz zobaczycie, ile decybeli, jak on skutecznie wygłusza. Odkręcona, wyjmujemy. Zobaczcie, tak to wygląda. I zaraz zobaczymy, jak to wygłusza. Trzymaj. Nie jest taki gorący. No dobra, Kuba teraz sprawdza wydech bez dB-killera. Ile ma? 90. A wtedy ile miało, pamiętasz? Wtedy miał 90. Działa, nie? Ładnie hałasuje.
jest, że tak powiem, ja musiałem wymienić cały wydech. To już nie jest standardowy wydech, musiałem kupić cały wydech razem z końcówką, tak? Wystarczy odkręcić i wyjąć to. Dobra, dodaję obroty. Bez DB Killera mój, 140 RCZ 90, no gdzie 100? A no 109 max, dobra, po zapaleniu. I teraz dopiero odkręcimy go. Kuba, wiesz już co to jest? DB Killer! I do czego Killer. To służy? Do wyciszania tomika. Tak jest. Przez to nie jesteśmy tak głośni, nie? Musieliśmy wcześniej przerwać trip, ponieważ mój ulubiony RCZ-ik dostał zadyszki. Do końca nie jestem pewien dlaczego, ale wydaje mi się, że właśnie przez to, że wyjąłem DB Killer i stwierdziłem, dobra, wracamy do domu, bo mieliśmy jakieś 15 km, a nie chciałoby mi się wracać na pieszo. Dlatego wróciliśmy. No i co, pod koniec, już jak byliśmy, nie wiem, z kilometr od domu, zadyszka mu przeszła, tak? No, ciekawostka taka. Teraz chodzi całkiem fajnie. Taki DB Killer
niestety zabiera nam moc, w motocyklu jest to odczuwalne. Często też trzeba dostosować gaźnik, wyregulować gaźnik pod taki deby killer, żeby się jeździło bardziej komfortowo, no bo tak może się dusić. I zmienia też trochę dźwięk, tak? Ale skutecznie wycisza. Także jeżeli macie problem z sąsiadami, gdzieś jedzicie przy lasach, po polach, gdzie mieszkają ludzie i możecie im przeszkadzać, stosujcie deby killery. Naprawdę to skutecznie wycisza, tak? A wiadomo, jak jedziecie na tor, czy asfaltowy, czy MX, można sobie wyjąć ten deby killerek i śmigać. Do motocykli tego typu, to znaczy 140, można kupić od razu cały wydech z deby killerem. Wtedy nie ma problemu, bo po prostu tylko odkręcamy, wyjmujemy ten, odkręcamy końcówkę, wkładamy deby killer i tyle, tak? Jeżeli chodzi o 120, no tutaj jest, można powiedzieć, jeszcze mniejszy problem. Możemy sobie zapakować ten, bo on nie chodzi do końca, ten deby killer, ale to nic, on i tak skutecznie wycisza. Ja tutaj wywróciłem sobie taki otworek, wkładam go tak, dokręcam śrubą, ona go skutecznie dociska, no i działa. U Kuby w motocyklu, no tutaj jest zdecydowanie większy problem, bo nie ma deby killerów. Tutaj mamy zupełnie inny otwór. Niemniej ja dokupiłem sobie drugą końcówkę w starej, wkładam klasycznego druciaka, to skutecznie wycisza. Polecam taką formę spędzania czasu samemu, z kumplem, bądź z rodziną. Pogoda 20 parę stopni, nie było gorąco, także stwierdziliśmy, dobra, wieczorem Kuba, wsiadamy na motocykle, jedziemy na krótkiego tripa. No i było farto. Kuba zadowolony, ja zadowolony, także polecam. Dajcie znać, jak spędzacie czas na wakacjach, pewnie gdzieś siedzicie nad morzem, może w górach, może na Mazurach i tak dalej, i tak dalej. Może jeździcie na motorkach, no dajcie znać. Do zobaczenia, hej! Jeśli filmik Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Do zobaczenia!